Hej wszystkim. Cześć. Witam Was w moim nowym programie Telefon Show. Na samym początku chciałem się z Wami przywitać. Dajcie mi też znać, czy jesteście, czy w ogóle ten eksperyment się udał. Czy są tutaj ze mną osoby i mnie oglądają. Także prosiłbym Was o to, żebyście dali mi znać w komentarzu, czy mnie dobrze słychać, czy mnie dobrze widać, czy jestem. Bo ta transmisja jest dla mnie taka przełomowa, bo ja w tym momencie jednocześnie transmituję zarówno na YouTube'a, jak i na Facebooku. Także dajcie mi proszę znać, jak to wygląda. Hej, cześć Patryk, cześć Janek. Okay. Hej Oskar. Mam tu dwa okna od razu otwarte. Super, widzę, że jest z nami już kilkadziesiąt osób. Także cieszę się, że zgromadziliście się w tak licznej grupie. I powiem Wam może na początku, na czym będzie polegał ten program. Ten program będzie polegał na tym, że ja od wczoraj zbierałem zapisy od osób, które by chciały się dowiedzieć czegoś ode mnie na temat flipów i chciałyby mnie zapytać, bo ja zazwyczaj jakby nie udzielam konsultacji, bo jestem dosyć zajęty i jakby skupiam się głównie na swoim biznesie, ale w związku z tym, że wiele osób wysyła mi pytania i chciałoby czegoś się ode mnie dowiedzieć, także postanowiłem podzielić się tą wiedzą ze wszystkimi, ale można powiedzieć przez telefon, odpowiadając na pytania osób, które się do mnie zapisały wcześniej. Także mam tutaj listę osób, do których zaraz będę dzwonił i będę się jakby kontaktował z nimi i pytał, w czym mogę im pomóc, jakie jest ich pytanie. I ten odcinek akurat dotyczy flipów, czyli jakby handlu nieruchomościami i sprzedaży z zyskiem. Także okej, widzę, że już jest więcej osób. Cześć, witam wszystkie osoby. Na samym początku może dla osób, które jeszcze mnie nie znają albo znają mnie mniej, to może powiem coś o sobie. Ja jestem inwestorem na rynku nieruchomości i mam głównym moim takim biznesem jest biznes deweloperski, ale zajmuję się również od wielu lat flippingiem, czyli tak jakby obrotem nieruchomościami, obrotem mieszkaniami, czyli kupuję je okazyjnie tanio, a później sprzedaję je z dużym zyskiem, często remontując te mieszkania. Także na tym polega moje dwa główne core biznesy. No i jestem też autorem dwóch książek. Taka pierwsza moja książka to jest książka Nowoczesny Inwestor. To jest książka, w której pokazałem jakby jak ja zacząłem swoją karierę w nieruchomościach, jak od zera zbudowałem swój kapitał, jak od zera zarobiłem w ciągu pierwszych 3 lat biznesu w młodym wieku pierwszy milion i pokazuję jakby jaki ja mam sposób myślenia, jak ja w ogóle myślę jako inwestor, jak ja zrobiłem swoje pierwsze transakcje, często bez gotówki. A moja druga książka to jest książka Nowoczesny Deweloper, która już jakby jest w oparciu o moją wiedzę z dziedziny deweloperki na podstawie projektów, które zrealizowałem. I ta książka mówi o tym, jak wystartować w ogóle w tym biznesie deweloperskim. Gdyby ktoś chciał, to link myślę, że później wrzucę pod tą transmisją albo może sobie wyszukać na stronie Daniel Siwiec albo Nowoczesny Inwestor, Nowoczesny Deweloper. To jakby tyle o mnie. Powiedzcie mi, czy są w ogóle, oglądają nas osoby, które zapisały się i kontaktowały się z Justyną, moją menadżer, w sprawie dzisiejszego spotkania? Dajcie mi znać w komentarzu, okay? Bo ja tu mam podgląd. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy z transmisją, to po prostu odświeżcie sobie na YouTubie po prostu link, w którym jest to wideo i myślę, że sytuacja się poprawi. Jeżeli jesteście na Facebooku, to spróbujcie jeszcze raz wejść na mój profil i jedziemy dalej. Ok, to jeśli chodzi o formułę programu, to już wytłumaczyłem, czyli ja będę dzwonił do osób, które się wcześniej ze mną skontaktowały, chciały mi zadać pytanie i w takim razie mam tutaj pierwszą osobę, to jest Mateusz Budka i ciśniemy do Mateusza. Nie mam tych numerów jeszcze wklepanych, także muszę sobie 6. Nie. Dodać, ok. Wybrałeś niepoprawny numer. Prosimy sprawdzić go i wybrać ponownie. Ok. Dobra. Jeszcze raz. 8, 7, 9, 6, 7, 5. Dajcie też znać w komentarzu, jak słychać
moich rozmówców. Halo. Halo, czy Mateusz? Daniel Siwiec z tej strony. Witaj. Cześć. Zapisałeś się, wysłałeś zapytanie, że chciałbyś się coś ode mnie dowiedzieć, czegoś zapytać. Także jesteśmy w tym momencie na żywo i tak jak pewnie wiesz, chciałem, żebyś mi zadał pytanie, tak, żebym ci mógł odpowiedzieć i coś ci poradzić. Tak, moje pierwsze pytanie to w jaki sposób oszacować cenę sprzedaży mieszkania w momencie jego oględzin, tak, abyśmy mogli określić maksymalną cenę jego zakupu, na którą możemy się zgodzić, aby zarobić na tym mieszkaniu. Już w momencie oględzin. Okej. To teraz ja generalnie jak kupuję mieszkanie, to ja już te ceny mam, może być w głowie, ale co zrobić w momencie, w którym ktoś dopiero zaczyna i nie jest wprawiony w branży nieruchomości i nie wie, jak tę cenę oszacować? No przede wszystkim jest kilka sposobów. No, jeden ze sposobów jest po prostu poradzenie się lokalnych agentów nieruchomości, ale takich agentów nieruchomości, którzy działają po prostu na tym rynku, czyli na tym osiedlu, czy w tym mieście i mają ze sobą takie transakcje. Tylko że to nie może być agent, który po prostu handluje działkami, handluje wszystkim, czym popadnie, tylko musi to być osoba, która specjalizuje się akurat w sprzedaży mieszkań konkretnie takich. To jest jeden ze sposobów. Drugim sposobem jest jakby analiza. Jesteś? Halo, jesteś? Jestem, słucham Ciebie oczywiście. Słyszysz mnie dobrze? Tak, słyszę Super. Ciebie. Drugim takim sposobem, który mogę Ci podpowiedzieć, jest analiza poprzez portale ogłoszeniowe. Tak? To tutaj Ameryki nie odkrywam. Ja bym się sugerował głównie portalami, gdzie jest najwięcej ofert. No i te portale to jest Otodom, Gratka i Morizon. Tam jest największa baza w tym momencie ogłoszeń, które są dostępne i to są ogłoszenia zarówno od pośredników, jak i od osób prywatnych. Tylko pamiętaj o jednej rzeczy, że często te oferty w tych portalach, jak są od pośredników, to jest ta sama jedna oferta w wielu agencjach i jakby łatwo to czasem można zorientować się, ale czasem, żebyś po prostu nie wrzucał do swojej średniej trzech tych samych ofert, bo ci po prostu wyjdzie zły wynik. I tutaj trzeba brać pod uwagę, że to są ceny, które są często pobożnymi życzeniami samych sprzedających, czyli one to nie są ceny, które może być są rynkowe, tylko to są ceny, które po prostu oni często chcą. Czyli trzeba jeszcze pewien margines negocjacji tutaj odjąć. Bo okazje na samych portalach są. Na jakim procencie? Wiesz co, ja tutaj bardziej widzę, co jest i jakby nie mam takiej zasady, że tu będzie procent, bo jakbym Ci powiedział zejść 10%, to w tym momencie automatycznie mógłbyś się położyć na tym. Także ja patrzę zawsze, ile jest ofert tych droższych, ile jest tych tańszych. Zawsze odcinam to takie skrajne ekstrema, które są najdroższe albo najtańsze, bo one często psują tą średnią i nie jesteś w stanie stwierdzić. Poczekaj, ja sobie może... Czyli nie brać ich w ogóle pod uwagę. Wiesz co, tak, tych takich najdroższych nie bierz pod uwagę. Może tak, bo chciałem do Ciebie mówić bezpośrednio, okej. Tak, teraz zdecydowanie lepiej słyszę. Okej, dobra, bo tak myślałem właśnie, bo mam gdzie indziej mikrofon. Słuchaj, to jest jedna z rzeczy. Kolejnym takim sposobem, czyli już trzecim, jest danie takiego ogłoszenia, które można powiedzieć jest takim wabikiem, czyli dajesz ogłoszenie z jakimiś przykładowymi zdjęciami mieszkania, które jest potencjalne i zanim jeszcze pójdziesz się oglądać albo zanim zrobisz analizę rynku, to możesz je ogłosić, żeby sprawdzić w ogóle, czy jest popyt na to. Czy dzwonią do Ciebie nie tylko pośrednicy, ale konkretni klienci, którzy chcą kupić to mieszkanie, czyli badasz popyt, jaki jest. No wiadomo, że nie zrobisz tego za 5-12 i pół godziny przed obejrzeniem mieszkania, no bo to jest nierealne. Ale ja wydaje mi się, że jak zaczynasz działać, tak, albo już działasz, to lepiej się sfokusować, specjalizować w konkretnej dzielnicy albo w osiedlu, żeby być tam ekspertem, specjalistą i znać ceny. Bo jak nie możesz być znać cen wszystkich nieruchomości w całym mieście i to tak jakby często w wojewódzkim mieście. Także dobrze by było się przygotować do tego. Takim kolejnym jeszcze sposobem, bo to też częste pytanie od osób, to na przykład dogadać się z rządcą majątkowym, który również grasuje na tym terenie, o który Ci chodzi, żeby on Ci po prostu podał ostatnie ileś transakcji, x transakcji, 20 transakcji przy tej ulicy, bo on może sobie takie dane pobrać bezpośrednio z aktów notarialnych, z rejestru transakcji i on może sobie taki... On ma dostęp do tego, dokładnie. On ma dostęp do tego i możesz mu po prostu powiedzieć, słuchaj, potrzebuję z tej ulicy generalnie dostęp do takich i takich transakcji, takich i takich mieszkań w takim metrażu. I on Ci po prostu powie ostatnie 6 miesięcy, nie wiem, ile było transakcji i za ile się sprzedały. Są jeszcze takie portale, które można być też analizują te ceny i częściowo mają dostęp do tych aktów notarialnych i one tutaj też potrafią to agregować, ale ja z tego nie korzystałem jakby i moja wiedza jest tutaj dosyć ograniczona.
Więc jakby to jest jakby takie kilka podstawowych sposobów na to, żeby można było oszacować tę wartość. Ale tak jakby najbardziej oceniony będzie jakby rozmowa z agentem, ale nie z jednym, czy z doradcą do spraw nieruchomości, bo musisz pamiętać o takiej jednej rzeczy, że doradca to często osoba po to, żeby pozyskać oferty do swojej bazy, czy żeby złapać klienta, często mu obieca coś, co jest nierealne. I to wielokrotnie się z tym spotykałem, że po prostu, żeby tylko złapać z sobą relację i kontakt, no to po prostu obiecuje ci, że ci sprzeda za drożej, bo to nie on ryzykuje, to ty ryzykujesz. Zgadza się. To nie jego pieniądze. A powiedz, Mateusz, czym się zajmujesz w ogóle? Obecnie przygotowuję się do aplikacji prawniczej, natomiast zająłem się już, mam dwie działki budowlane i w tym kierunku obracam gruntem. Okay. Jedną już mam w trakcie sprzedaży. Okej. Okay. Także masz jeszcze jakieś pytanie, jakbym ci mógł pomóc tutaj? Tak, ale to pytanie bardziej, jak może wpłynąć na rynek fliperów ten rządowy program 500, Mieszkanie Plus? Jak może wpłynąć na fliperów, tak? To tak, z tego, tak, co ja wiem, jakby projekty, o których ja wiem i które są realizowane, to są projekty raczej takie podmiejskie i one jakby nie zmienią tutaj raczej podaży na rynku. No przynajmniej ja takich informacji nie mam, żeby one nagle zalały rynek. Poza tym ceny budowy tak wzrosły, że rząd nie będzie w stanie wybudować w tych pieniądzach, które obiecywał i myślę, że tutaj jak nie dołożą pieniędzy, to nic nie wybudują. I jakby ja bym się to nie bał, bo tak naprawdę dopiero za 2 lata, czy za rok może powstaną najwcześniej te budynki. Bo mam wrażenie, że ta cała akcja jest właśnie głównie robiona pod wybory i tutaj ilość tych mieszkań się nie będzie liczyła, tylko sam fakt, że ileś tych inwestycji powstanie. Także jeżeli ja wiem o swoim lokalnym rynku, to w ogóle w mojej okolicy nie są w stanie wybudować niczego, jakby co zagroziłoby popytowi na rynku takim flipowym. Także myślę, że są dużo inne, większe zagrożenia niż jakby ten program rządowy. Deweloperzy też się nie boją tego, nie tylko fliperzy. Rozumiem. A czy boją się tego, że skończył się program MDM? Deweloperzy, na pewno, bo program MDM tutaj pomagał dużo deweloperom, wkładał im wręcz pieniądze do kieszeni, bo generował rynek, ale teraz nie widać w ogóle spowolnienia pod tym kątem, także mimo to deweloperzy sprzedają, być może trochę gorzej mają ci, którzy mieli budżetowy produkt, ale tutaj jakby widać, że te ceny cały czas idą powolutku do góry, także ja bym się w ogóle tym nie przejmował. Raczej, czyli w ogóle nie brać, tak, raczej bym się bał, jeżeli chodzi o rynek deweloperski, to tylko wyłącznie tutaj ograniczenie, jeżeli chodzi o warunki zabudowy i o te przepisy, które tam mają wejść na temat działek, tak, że także nie będzie można po prostu zabudować, jeżeli działka sąsiednia nie jest zabudowana. Także Mateusz, w takim razie ja ci dziękuję bardzo za telefon, także fajnie. Mam nadzieję, że pomogłem, także w takim razie dzwonię do kolejnego gościa. Dzięki, trzymaj się. Dziękuję i do usłyszenia. Hej. Okej. Okay. I słuchajcie, tak to właśnie będzie wyglądało. To już mój pierwszy gość. Mam kilka osób, zobaczymy ile osób mi się uda obdzwonić. Jeśli to, co mówiłem, jest dla Was wartościowe, to udostępnijcie proszę ten post albo linka do YouTube'a swoim znajomym, bo pamiętajcie o tym, że udostępniając również dzielicie się wiedzą. Także ja dzielę się wiedzą z Wami, także jeżeli to jest dla Was wartościowe, podzielcie się ją ze swoimi znajomymi. Okej. Okay. Mam tutaj jeszcze kolejnego rozmówcę. To jest Jacek Różycki. I zaraz będę do Jacka dzwonił. I teraz słuchajcie, być może jeszcze uda mi się zadzwonić do kogoś z Was, także zostawcie mi tutaj do siebie kontakt, swój numer telefonu. I mam nadzieję, że jeszcze do jednego rozmówcy tutaj live uda mi się wylosować jego numer telefonu i do niego zadzwonić na żywo. Także jeżeli chcecie coś zapytać, to walcie w komentarzu swój numer i może jak będę miał chwilę, to zadzwonię do Was. Dobra, jedziemy w takim razie. 6. Go. Tak, słucham. Halo Jacek, cześć. Daniel Siwiec z tej strony. Cześć, witam. Cześć Jacek. Jak tam, czekałeś na mój telefon? Tak, czekałem, tylko właśnie transmisja mi się przed chwilą wycypała, nie wiem dlaczego. Okej.
Wiesz, nie wiem, ja widzę tutaj kilkaset osób, także jest, mam nadzieję, że wszystko ok. Jeśli jest coś nie tak, to napiszcie mi w komentarzu. Jacek, w takim razie proszę, powiedz, czym Ci mogę pomóc, tak? Wiesz co, chciałbym w pierwszej kolejności uzyskać informacje bardziej takie dokładne odnośnie modelu finansowania przez kupującego, przez sprzedającego, przepraszam. Bo ogólnie znam zasady jakby tego modelu, tak? Tylko interesuje mnie, jak formalnie pewne rzeczy rozwiązać. Tak? Na przykład w umowie przedwstępnej, jaką wpisujemy cenę? Czy tą, za którą faktycznie kupujemy, czy tą, za którą później będzie kupował docelowy kupujący od nas? Nie. Ty wpisujesz z taką, znaczy ty negocjujesz cenę, która jest dla ciebie okazyjna, prawda? Czyli na przykład kwota rynkowa to jest 200, a ty negocjujesz na 150, na przykład, tak? I taką cenę podpisujesz na umowie. I to jest jakby, to jest twoja cena. I teraz wtedy, mając taką umowę, masz zabezpieczoną nieruchomość, czyli już ten sprzedający nie może pójść do kogoś innego i jej sprzedać. Tak przynajmniej nie powinien, bo powinien się zabezpieczyć różnymi jakimiś tam klauzulami, po których będzie żałował, że to zrobi. Może tak. I wtedy ty idziesz do kolejnego nabywcy, i szukasz po prostu i dogadujesz się z nim za kwotę wyższą, na przykład za kwotę 180 tysięcy, prawda? Czyli ty dogadujesz się na dwa sposoby. Albo na jeden z sposobów to jest A. Mówisz mu, że masz do sprzedania mieszkanie i jakby może go kosztować one 180 tysięcy, ale jak już dogadasz cenę, to już z nim, no to wtedy mówisz mu, że sposób płatności jest następujący. Czyli jeśli idzie do ciebie tytułem sprzedaż praw i obowiązków wynikających z tej umowy przedwstępnej, czyli twoje wynagrodzenie, twój zarobek, a 150 idzie do właściciela, czyli tytułem zapłaty ceny. Rozumiem, na tej zasadzie. Okej, właśnie. Tak, postarałem się to prosto wytłumaczyć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, może być tak, że możesz ty kupić za 150 i sprzedać za 180. No problem, nie? Tylko, że i możesz te płatności tak odroczyć, na przykład, że mieć 3-dniowy termin płatności ze swoim sprzedającym i 7-dniowy termin płatności z gościem, który ci mieszkanie sprzedaje i 3-dniowy z tym, który cię kupuje. Rozumiem. Tylko, że warunkiem jest to, żebyś to mieszkanie sprzedał, jest to, żebyś miał klucze, czyli posiadanie do tego mieszkania, bo jak ci kluczy nie wyda... Tak, właśnie dostęp, żeby remont zrobić, nie? No, remont, albo czasem możesz zrobić bez remontu, bo po co robić remont, skoro można zrobić tyle samo. Ja zawsze wystawiam mieszkania, niezależnie od tego, czy jest wyremontowane, czy nie, zawsze wystawiam w dwóch wariantach. Aha, okej, to jest ciekawa informacja. No, co tam jeszcze, Jacek? Wiesz co? Forma działalności, jeżeli bym zakładał, bo udało mi się zrobić jednego flipa do tej pory jako osoba fizyczna. I teraz zastanawiam się nad działalnością. Jaką byś mi doradził formę? Wiesz co, moim zdaniem to robienie flipów w ramach działalności własnej to jest takie dosyć niebezpieczne, jeżeli chodzi o w ogóle prowadzenie działalności w formie jednoosobowej działalności jest uważam, że niebezpieczne. Ja bym sugerował, w zależności od tego, ile chcesz robić flipów. Bo jeśli chcesz robić flipów, może być między 2 a 4-5 rocznie, to sugerowałbym spółkę z o.o., po prostu. Bo to jest jakby najefektywniejszy jakby stwór prawny do tego, żeby tego typu pieniądze zarabiać i sobie jakby wypłacać jako zysk. Ale jeśli chcesz robić ich więcej, czyli od 5 w górę, to sugerowałbym Ci raczej spółkę z o.o. komandytową. Czyli spółkę komandytową, w której komplementariuszem, czyli jednym z udziałowców jest spółka z o.o. i ona bierze całą odpowiedzialność, a komentariuszem, czyli udziałowcem, który czerpie pożytki i jest zwolniony z odpowiedzialności, byłbyś ty, jako osoba prywatna. Rozumiem. To jest jakby taka moja sugestia. No chyba, że chcesz robić naprawdę duży biznes, no wtedy możesz rozważyć, bo te inne formy prawne, one pomagają tylko wtedy, kiedy chcesz jeszcze jakieś inne finansowanie uzyskać, typu obligacje, emisje, czy jakieś akcje i tak dalej. Ale to już chyba nie na tym etapie. Rozumiem, jasna sprawa. Dobra. A Jacek, powiedz mi, co robisz w ogóle? Czym się zajmujesz? Wiesz co, pracuję w Płocku w firmie Orlen Service. Okay. Jestem automatykiem, można powiedzieć. Okay. A tutaj jakby ta działalność flipowa i obrót nieruchomościami, to zupełnie przypadkowo trafiłem na jakiś tam film z jakichś targów właśnie na twój filmiki. I tak się zaczęło. Przeczytałem książkę
Okej. I śledzę jakby twój profil. No i się udało zrobić. Na razie jedną sztukę, zobaczymy, co będzie dalej. To Jacek, w takim razie powodzenia życzę ci w biznesie i we flipach. Także trzymaj się. A super. Fajnie, że się napisałeś, tak ja dzwonię do kolejnej osoby. Dobra, super, dzięki. Pozdrawiam. Na razie. Okej. To był Jacek. Powiem szczerze, że żadnej z tych osób nie znam albo nie kojarzę jakby tak. Być może się spotkałem z nimi podczas jakiejś konferencji albo szkolenia. Nie do końca pamiętam po nazwisku, bo to umawiała to Justyna, która jest moim menadżerem, także te osoby tutaj nie są wcześniej. Są umówione wcześniej, że będę do nich dzwonił, ale jakby temat rozmowy jest jakby przez nich wybrany. Także mam nadzieję, że podoba Wam się to, o czym mówię. Jeśli tak, to dajcie serduszko, jeżeli Wam się podobało. Jeśli Wam się nie podoba, to dajcie jakąś inną ikonkę czy unlike'a. I jeszcze raz prośba do Was, jeżeli jakby to jest dla Was fajne, to udostępnijcie, bo też się dzielicie wiedzą w ten sposób. Mam kolejnego tutaj człowieka do pomocy, Łukasz Wójcik. I dzwonię do niego. Halo? Halo, cześć Łukasz. Cześć. Cześć. Dzwonię do Ciebie, bo napisałeś wiadomość, że chciałbyś, żebym do Ciebie zadzwonił i Ci w czymś pomógł, coś podpowiedział. I jesteśmy na żywo. Tak, widzę, oglądam. Super. To wiesz co, to tylko żeby tak nas nie było słychać, dobra? Żeby nie było przebliżanych. Także powiedz Łukasz, w czym mogę Ci pomóc i jak mogę Ci pomóc? Jakie jest Twoje pytanie? Ja mam takie pytanie. Jakbyś miał zacząć wszystko od nowa, zachowując obecne doświadczenie, to jaki byś zrobił pierwszy krok, aby pozyskać mieszkanie na flipa? Mhm. Wiesz co, tak naprawdę jakbym zaczynał od nowa, no to tak naprawdę nie zaczynam od nowa, bo to, co mam najważniejszego, to jest to, co mam w głowie, czyli mój kapitał i moje doświadczenie. Więc jakby zaczynałbym dokładnie tak samo, jak to robię. Można powiedzieć tak, że tutaj nie ma innej odpowiedzi, czyli niezależnie, czy to robię teraz na takim poziomie, czy to bym zaczynał z tą samą wiedzą w innym mieście, to bym to robił dokładnie tak. Ale teraz może jakbyś mógł przedstawić pytanie albo intencję tego pytania, no bo tak, bo musiałbym Ci powiedzieć wszystkie moje źródła pozyskiwania ofert w tym momencie, a nie mam na to czasu, żeby to wszystko jakby wyjaśnić, także... Dobra, to jest to inaczej, bo pytania, się miała sytuacja taka, że spotkałem się z człowiekiem właśnie w celu oddłużenia mieszkania, to wyszło przypadkiem, jest z nim umówiony na piątek, więc moje pytanie jest takie, co mógłbyś mi doradzić podczas takiej rozmowy? Mhm. Oddłużenia, okej. Okay. A jaką ma ktoś sytuację dokładnie? Wiesz, czy dopiero się dowiesz? Nie, widziałem już księgę wieczystą, tam jest jakaś tam hipoteka, jakiś kredyt zadłużony, no znam, bo widziałem się z tym człowiekiem, jest całkowita, wiem jaka kwota zadłużenia, no i powiedzmy jest skłonny, żeby to sprzedać, była nawet, to jest do przed licytacją, tak, więc to jest kwestia, żeby się tam dogadać i z komornikiem i z nim, tak, ale jest na to otwarty. Więc no taka po prostu pytanie, no jak taka w kwestii, jak mógłbyś poradzić w tej sytuacji, okay, na to zwrócić uwagę. To powiem Ci tak, niezależnie od tego, czy Ty zaczynał, czy Ty zaczynasz, czy nie, to jest bardzo dobra sytuacja, w której się znalazłeś, czyli znalazłeś osobę, która to ma pewien problem, no i jeżeli Ty pomożesz jej znaleźć rozwiązanie tego problemu, to ona po prostu da Ci zarobić, po prostu. I teraz pomagając tej osobie, pomożesz też sobie, no bo dzięki temu, że oddłużysz jej tę nieruchomość, to po prostu ona ci je taniej sprzeda. No a pytanie, w czym Ci mogę pomóc? Bo tak jakby nie bardzo wiem, na jakie pytanie odpowiedzieć. A, znaczy, no nie, no właśnie tak w sumie, znaczy, no bo no jak mówię, jest taka sytuacja, no to na to zwrócić uwagę, czy jak ceny wynegocjować, no bo więcej sprawdziłem, wiem jaka jest cena, nie wiem, rynkowa, tak? Wiem jakie jest zadłużenie, no to jak balansować na tej cenie, żeby uzyskać dla siebie jak najlepszą cenę, prawda? Okay. To jeśli chodzi o negocjacje, to tutaj tak naprawdę nie ma znaczenia, w jakiej to się sytuacji. Oczywiście to jest motywacja pewna sprzedającego, tylko pamiętaj od niej rzeczy. Pierwsze, co musisz zrobić, to musisz wybadać potrzeby tego klienta. Czyli musisz zapytać w ogóle, w jakiej on jest sytuacji i czego on oczekuje od ciebie.
Bo teraz, jeżeli ty teraz siebie, ja ci dam widełki, pewien schemat i ty mu zaproponujesz ileś procent od ceny rynkowej, to w ogóle nie będzie miało przełożenia. Bo to, za ile on ci sprzeda, to może być znacznie mniej niż ja ci powiem. Ja ci mogę powiedzieć, za ile masz kupić, żebyś na tym zarobił, albo ile ja, za ile ja bym zapłacił. Ale to, za ile on to sprzeda, to może być w ogóle cena o wiele niższa. Pytanie, w jakiej jest sytuacji i pytanie, na ile jest zdeterminowany i jak duży ma problem z tą nieruchomością. Więc jakby po pierwsze zadaj pytanie, dlaczego tak się stało, że znalazł się w tej sytuacji, jakie on widzi rozwiązania i dopiero wtedy możesz, albo jakie ma on potrzeby, czyli co musi sobie kupić za te pieniądze, tak? No dokładnie, znaczy, tą drogą poszedłem, go jakby tam dopytałem, a będę się z nim widział za dni, no i wtedy właśnie chcę już z nim rozmawiać o potrzebach, tak? Czyli co on by, jakby on to widział, prawda? Mhm. Więc tutaj, tak na dobrą sprawę, jest taka zasada, której ja się trzymam, że masz w życiu tyle, ile sobie wynegocjujesz, więc to wszystko zależy od ciebie. Ja ci nie podam złotej metody na to, proponuję, nie wiem, 60% ceny, 70% ceny, bo to działa u każdego inaczej. I jeśli będziesz widział, że jest jakby szansa, żeby zaproponować mniej, albo ktoś ci sam powie, że chce tyle, no to jeśli to cię zadowala, no to działaj. A wiesz co, bo tam jest taka sytuacja, że to tak, że tam jest właścicielem są dwie osoby, z tego jedna jest osoba starsza, a ten dłużnik ma swoją część jakby zadłużoną, prawda? Mm-hmm. I pomysł jest taki, żeby to kupić na zasadzie dożywotniego użytkowania, dobrze się wysławiam? Żeby kupić to od niego za długi, a on tam tak dalej mieszkał? Tak, bo tam ma schorowaną mamę, tak, no tam w bardzo ciężkim stanie jest i po prostu, żeby na jakiś czas właśnie w ten sposób to rozwiązać, bo już to powiedział. Czas, mi, tak. Wiesz, na jakiś czas to jest, znaczy, do kiedy mama będzie żyła, albo on będzie żył, nie? Więc, do kiedy dokładnie mama będzie żyła, tak? To powiem ci tak, jeśli nie masz wróżki i jakby kuli, która ci powie, kiedy będzie mama żyła, to ja bym się w to nie pchał. Bo po prostu ryzykują, nie wiesz, ile ktoś będzie żył, czy to będzie 5 lat, czy 10, i ja bym się takie rzeczy nie pakował, powiem ci szczerze. Ja wolę proste tematy, dosyć transparentne, żeby można powiedzieć, że wiadomo było, co za ile, co i jak, prawda? Także ja bym w ogóle nie wchodził w opcję dożywocia. No chyba, że naprawdę ktoś bardzo by chciał i to jest sytuacja dla obu stron dobra. W takiej, na przykład, jeżeli ty będziesz płacił dożywotnio, nie wiem, 30 lat określoną kwotę i ta osoba będzie niezadowolona i ty też będziesz zadowolony, na końcu wejdziesz w nieruchomość, to okej. Okay. Ale ja na przykład w ogóle tego biznesu nie rozpatruję tak. Okej, rozumiem. Mm-hmm. No dobra, to chyba to skoro, no dobra, no to chyba wszystko jakby tam wiem, bo no, będę próbował, czego się pochwalę, jak coś wyjdzie z tego. Okej. Okay. Dobra, to w takim razie dzięki Łukasz za telefon i miło było z tobą pogadać. Także jeszcze mam chwilę czasu, także zadzwonię do dwóch albo trzech osób. Także trzymaj się, na razie. Okej, okay, dzięki uprzejmie, trzymaj się, pozdrawiam, hej. Cześć. Okej, okay. I teraz tak, żeby włączyć to, co jest za mną, trzeba by było pójść po kabel do laptopa, który jest w drugim pokoju i poprosić Elę o hasło do niego. Okej? Okay? Dobra, jedziemy w takim razie z drugą osobą, czwartą osobą. Mam tutaj Michała. Okej. Okay. Dajcie mi w takim razie znać, czy jest wszystko ok. I nie widzę tutaj za bardzo telefonów od was. O, jest jakiś telefon. Jakby ktoś chciał, żebym do niego zadzwonił tu i teraz, just now, to też niech mi daje znać, dobra? W komentarzu. Okej. Okay. Jedziemy. Jest nas łącznie jakieś 450 osób. Patrzę na dwóch kanałach. 518 098 003. Halo. Cześć Michał. Cześć Daniel. Cześć. Zostawiłeś kontakt do siebie, żeby zadzwonić. I powiedz mi w takim razie, w czym mógłbym Ci pomóc? Jak najbardziej. Dziękuję bardzo Danielu za ten telefon. Mhm. Ej, słuchaj, mam takie jedno pytanie w kwestii nieruchomości. Mhm. Na jednym filmiku, z tego co pamiętam, w Business Raiderze na temat negocjacji powiedziałeś, że mówcie, że możecie kupić mieszkanie za gotówkę, nawet jeśli tej gotówki nie macie. Mhm. Podejrzewam, że chodziło o kredyt, ale jak to zrobić? Niekoniecznie.
Bo popatrz sobie w takim razie, bo jeżeli nie masz gotówki, tak, to twoja pozycja negocjacyjna często w oczach klienta maleje, prawda? I ja bym jakby nie próbował w jakiś sposób tutaj pokazywać, że jesteś gorszym klientem, bo często ludzie, mimo tego, że nie potrzebują gotówki, to klient gotówkowy jest dla nich pewniejszy. Ja zawsze jakby teraz staram się kupować za gotówkę i jakby nie kredytuję się, więc jakby dla mnie to jest oczywisty argument i widzę, że na ludzi to działa. Ale ja wiem często, na przykład jak ktoś ode mnie kupuje, zdarza mi się wiele razy, że ktoś mówi, że jest gotówkowy, okej, fajnie, będzie szybka transakcja, zazwyczaj mi się nie śpieszy. Ale co w tym przypadku? No, ktoś mi mówi często, no okej, ale kupiłem inne mieszkanie za gotówkę, a później i teraz kolejne chcę kupić, ale już na kredyt. Więc czy dla pana problem? Nie jest problem, no i tyle. Skoro mamy określony termin, to tak naprawdę może zrealizować tą umowę przedstępną, niezależnie od tego, czy zapłaci mi swoimi środkami, które ma tu i teraz, czy dopiero je weźmie z banku. Mhm. Świetnie. A powiedz mi, tak z doświadczenia twoich pierwszych flipów, ile się czeka na taki kredyt hipotecznie? Jakiś twój rekord może? No rekord to jest tydzień tak naprawdę, tak? Gdzieś tam, ale to ja bym się nie sugerował rekordem. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o kredyt, to musisz sobie liczyć 4-6 tygodni. I jakby ja daję ludziom, którzy kupują na kredyt ode mnie mieszkanie, daję czas, to właśnie ustalam sobie realny czas między 4-6 tygodni. Nie daję jej nigdy więcej, bo jak dasz ludziom więcej, to i będą często dłużej to załatwiali, bo często chodzi o to, żeby szybko wziąć zaświadczenie od pracodawcy, wziąć PIT od księgowej i tak dalej, tak dalej. Więc jeżeli ty dasz sobie im długi termin, to oni tak naprawdę z niego skorzystają, uwierz mi. Świetnie. A dobrze, mam jeszcze drugie pytanie, chyba że się chcesz coś dopowiedzieć. No to tak, jeszcze mamy chwilę, dawaj. No, króciutkie pytanie. Czy masz już pomysł na kolejnego biznes tradera? Wiesz co, powiem ci szczerze, tak w tajemnicy, że już nagrałem. Ale tylko mi mówisz, tak? Tak, tylko mi i tylko 500 osób, które nas ogląda w tym momencie na żywo, to słyszy. Nikt więcej. To nagrałem w tym momencie 7 nowych odcinków. One są w trakcie realizacji na montażu, także są nagrane praktycznie w ciągu 2 dni, no bo ja też nie mam czasu na co dzień, żeby się tym zajmować, tylko po prostu ustalam sobie dzień taki wolny i po prostu tego dnia to robię i dalej to już zajmuje się tym ekipa wideo, która mi pomaga. Świetnie. Tak, ale jeżeli masz jakiś pomysł na Ridera, no to w takim razie dawaj, wrzucaj go w komentarzu, bądź jeżeli wy macie jakiś problem, pomysł na Ridera, bądź pomysł na fajnego gościa, bądź sami byście chcieli być gościem, napiszcie w komentarzu, ja je później wszystkie przejrzę. Także zapraszam. Także dzięki Michał i trzymaj się. Dzięki, dalej do usłyszenia. Dobra, okay. Idziemy dalej. Michał, Krzysztof teraz. 516. Okej. Okay. Jak podobało wam się? Macie jakieś do powiedzenia jeszcze ewentualnie? Czy chcielibyście coś więcej? Dobra. 792, 619. Teraz wykręciłem do Natalii przez przypadek, ale to tak trochę dla równowagi. Jakiś kobiecy głos. Halo, cześć Natalia. No cześć Danielu. Cześć, trochę cię podgłośnię może. Okay. Witaj, słuchaj, odnośnie tych pytań. Pytanie. W celach poznania rynku i wyspecjalizowania działalności, czy warto podejmować pracę w biurze nieruchomości, czy też współpracę na model biznes? I w sytuacji, kiedy każde biuro w nieruchomości w Krakowie jest otwarte na współpracę, czy też przyjęcie mnie do siebie, na co zwrócić uwagę, o co pytać? Okej. Okay. Twoje pytanie jest, rozumiem, czy warto się zatrudnić w biurze nieruchomości, żeby poznać rynek, tak? Tak. Czy może lepiej warto skorzystać ze szkoleń, które prowadzą mnie w tajniki właśnie flipowania, czy też umiejętności wyceniania nieruchomości? Okej, to powiem ci tak, że jakby praca w biurze nieruchomości da ci pewne obycie, da ci może być zobaczyć, jak się realizuje transakcje, ale bardzo często agenci nieruchomości jakby nie robią flipów i jakby nie uczestniczą przy nich, także jakby ja mam całkowicie inny sposób myślenia niż większość agencji, większość agentów, jakby jako
flipper i osoba, która obraca tymi nieruchomościami. I tam się biznesu flipowego nie nauczysz. Tam się zobaczysz, jak wygląda transakcja kupna-sprzedaży mieszkania. I teraz w zależności od tego, czego oczekujesz. Bo jeżeli twoją intencją jest to, żeby być fliperem, prawda, i handlować nieruchomościami, no to na pewno da ci to jakieś doświadczenie, ale to nie jest, można powiedzieć, doświadczenie takie zero, jeden do jednego do przełożenia. Pytanie, ile masz czasu? Bo jeżeli na przykład, jeżeli chcesz pójść, można powiedzieć, trochę na skróty, no to warto by było uczyć się od kogoś, kto już to robi. I jakby, żeby sobie trochę czasu oszczędzić, bo na przykład ja próbowałem tą drogę właśnie przez zbiór nieruchomości i to mi trochę dłużej zajęło. Teraz na przykład, jeżeli bym, teraz bym to zrobił inaczej na przykład. Okej, super, czyli będę bliżej do skorzystania z, jednak ze szkoleń. Ale też możesz zrobić jedno i drugie, to nic nie wyklucza drugiego, wiesz, jedno nie wyklucza drugiego. Tak. Też to zauważyłam, że tutaj też zmiana nieruchomościach też się trochę zmieniła. Coś jeszcze? Dobrze, jeżeli chodzi o wyspecjalizowanie się w sektorze, czy kamienice, czy mieszkania z rynku wtórnego, odnośnie właśnie Lipodana, bo nie ukrywam, że pod kątem architektury bardziej mnie tutaj interesują kamienice, natomiast jest tutaj dosyć problematyczne. Ale pamiętaj, że kamienice można na nich zarobić, ale to jest dużo wymagający bardziej przedmiot inwestycyjny, że dużo dłużej trwa w ogóle kupno i zrobienie mieszkania w kamienicy i dużo więcej ryzyk takich remontowych. Także ciężko jest niekiedy przewidzieć. Jak nie masz doświadczenia, to powinieneś mnożyć twoje założenia razy dwa albo razy dwa i pół. Może tak, jeżeli chodzi o koszt remontu. To były tylko moje pytania, które są zawarte, chociaż mam więcej pytań. Dobra, dawaj takie szybkie ostatnie. Ostatnie pytanie. Kiedy będziesz prowadził szkolenia w Krakowie? Wiesz co, nie planuję prowadzić szkoleń poza Lublinem. Byłem w Krakowie ostatnio na takim spotkaniu dla inwestorów, tak gościnnie, na 2 godziny, ale raczej nie planuję robić szkoleń w Warszawie, także w Krakowie. Więc jakbyś chciała się spotkać i jakby, żebym ci czegoś nauczył, to tylko i wyłącznie w Lublinie. Po prostu nie jestem w stanie, nie jestem w stanie jeździć po Polsce i szkolić, także mam swój biznes, którego pilnuję, a te szkolenia to jest dla mnie dodatkowy biznes, który robię przy okazji raz na kwartał, robię jakieś tam szkolenie, a tak siedzę i pilnuję swojego biznesu. Jasne, w takim razie mam nadzieję, że się szybko zobaczymy. Dobra, trzymaj się w takim razie, dzięki za... Pozdrawiam. Dobra, hej, cześć. Dziękuję również. Dobra. No, trochę dla przełamania była z nami dziewczyna, także teraz dzwonię do Krzysztofa, którego ominąłem przed chwilą. Jak już robiłem taki telefon show w tamtym roku, bodajże w marcu, to było robione wtedy telefonem. Dajcie mi znać, czy są osoby, które to oglądały, które widziały ten telefon show, jak to wyglądało, dobra? Ciekawy jestem, czy są to osoby, które to oglądały dokładnie rok temu. Okej. Okay. Halo? Halo? Cześć Krzysztof, Daniel Siwiec z tej strony. Cześć, witam. Cześć, jak tam oglądasz transmisję? Wiesz co, jestem akurat na siłowni. Szukałem tego live'a, ale nie było go na początku. Nie mogłem znaleźć. Nawet tutaj patrzyłem telefon cały czas, ciekawe ten telefon. Okej, bo mieliśmy trochę problemy techniczne, ale już jesteśmy, także super. Powiedz mi Krzysztof, czym ci mogę pomóc? Mam to pytanie właśnie, które zadałem, dotyczy właśnie hipoteki, kredytu hipotecznego. Czyli no nie mam gotówki, żeby kupić mieszkanie. Aczkolwiek mam zdolność. Myślę, że mam jeszcze nie brałem kredytu nigdy hipotecznego. Mam przychody stałe. Jestem na samozatrudnieniu, ale mam te faktury już od półtora roku, regularne, miesięczne. Więc uważam, że mam tą zdolność. Czy dałoby radę zacząć flipy, biorąc mieszkanie na kredyt? Bo problem, który widzę przede wszystkim, to jest sprzedaż tego mieszkania. Jak to rozwiązać kwestii kredytów, jak to rozwiązać z bankiem? Bo wiem, że banki mają takie klauzule, że kiedy chcemy sprzedać, kiedy chcemy spłacić kredyt wcześniej, to trwa kary, to jest raz. I dwa, czy przy sprzedaży takiego mieszkania, to co uzyskamy od nabywcy, będzie można właśnie od razu pokryć. Jasne.
To już ci mówię, jak to wygląda, prawda? Jeżeli chodzi o zakup flipa na kredyt. To po pierwsze, nie ma problemu z tym, żeby zrobić flipa na kredyt, tylko pamiętaj, że im masz bardziej skomplikowane źródła finansowania, tym masz mniejszy wybór. Czyli można powiedzieć, ktoś, kto potrzebuje gotówki tu i teraz, na jutro, dzisiaj, to być może w tym nie wejdzie, ale inne osoby, które są zdeterminowane i ich, po prostu ich problemem jest ta nieruchomość, to nie będą miały nic przeciwko temu, czy masz kredyt, czy nie. To jest inna sprawa. Czyli są te okazje, możesz je robić. Druga sprawa. Pytałeś mnie jeszcze, jak to wygląda dalej. Czyli robisz flipa, kupujesz mieszkanie, to mieszkanie jest już twoje i chcesz je dalej sprzedać. Teraz jak wybrać bank? Po pierwsze, bank, zanim kupisz, to musisz wybrać. I teraz po pierwsze poproś o ofertę, która będzie ofertą trochę droższą która będzie miała brak prowizji za spłatę albo bardzo małą prowizję za spłatę, ale przez co może mieć droższe oprocentowanie. Czyli zgłoś się do doradcy finansowego, który reprezentuje wiele banków i jest ci w stanie doradzić, która oferta by była najlepsza. Jeśli byś takiego potrzebował, to ja w Lublinie mam takiego, mogę polecić. I pamiętaj o tym, że wtedy możesz po prostu sobie wybierać, czy taką ofertę, czy taką. I część banków ma po prostu zróżnicowaną ofertę. No niektóre mają stałe. To nie jest kara za spłatę kredytu. To jest po prostu pewna prowizja, pewna opłata za to, że bank po prostu miał zarobić, dał tani kredyt, a nie zarobił. I no, trzeba się z tym liczyć, po prostu to w koszty rzucić. Ale to jest często, załóżmy, 1% tak, wartości. Więc to nie są jakieś takie tragiczne kwoty, które zabijają cały zysk. Teraz bank nie może ci odmówić wcześniejszej spłaty finansowania. Ale na przykład jest taki sposób jeszcze, jak można by było ominąć tą opłatę. Tak. Bo jeżeli masz spłatę wcześniejszą, to masz normalnie, składasz wniosek o wcześniejszą spłatę, wpłacasz pieniądze i oni sobie biorą, zamykają kredyt. Ale można jeszcze, każdy ze stron może umowę wypowiedzieć z jakimś tam terminem wypowiedzenia, na przykład z miesięcznym albo 3-miesięcznym. Więc jeśli masz na przykład kasę od klienta albo masz inne pieniądze z innego źródła, to po prostu wypowiadasz banku kredyt, masz 30 dni na natychmiastową spłatę. I w tym momencie bank z innego tytułu zamyka ci umowę kredytową. I automatycznie nie ma prawa naliczyć ci o prowizji. Ale to jest, wiesz, to jest tylko w sytuacji, w której masz jakiś cash dodatkowy, który możesz zapłacić, albo masz klienta, który o dziwo zapłacił ci całą sumę na swoje konto i nie chciał od ciebie czystej hipoteki. To już tak hipotetycznie, nie? Ale jest taka opcja. Jeżeli nie masz klienta, to nie ma problemu też, że bierzesz sobie z banku promesę, czyli taki dokument stwierdzający, że jak taka kwota wpłynie na to i to konto, to bank uwolni hipotekę, która jest zajęta przez niego. I to z tym nie ma problemu. Gdyby twój kupujący brał też kredyt, to nie ma problemu, żebyś też się skredytował. Bo banki sobie ufają wzajemnie, także nie ma z tym problemu. Pozostaje tylko kwestia, to oczywiście jest kwestia indywidualna, czy to się będzie opłacało, nie? Razem z tymi wszystkimi opłatami dodatkowymi, które mogą się tam zdarzyć. No ale to już jest kwestia konkretnego przypadku mieszkania, prawda? Jasne, to trzeba wrzucić w kalkulator, taki, który liczy dochodowość flipa. Tak. Na mojej stronie taki kalkulator jest dostępny, także gdyby ktoś chciał, to może sobie wejść na danielsiwiec.pl i tam w narzędziach zobaczyć ten kalkulator. Jest super, najważniejsza informacja jest taka, że to się da zrobić, więc to już jest super informacja dla mnie. Jasne, super. W takim razie, Krzysztof, dzięki za rozmowę i trzymaj się do miłego treningu. Dziękuję, pozdrawiam. Dobra, cześć. Okej. O dziwo, mamy kolejnego Krzysztofa, zaraz w kolejce, ale zanim jeszcze zadzwonię do Krzysztofa, zapytam wam, jak wam się podoba to, co robię i czy chcielibyście, żebym to kontynuował, czy w ogóle macie ochotę, żeby takie live'y się powtarzały jakieś, albo były na inne tematy, czy jakieś cykliczne, także dajcie mi znać w komentarzu, dobra, chciałbym zobaczyć teraz, czy jesteście w ogóle, czy jesteście aktywni i jeśli tak, no to dawajcie znać, ja tu sobie przewinę do aktualnych. Dobra, super. Dzwonię w takim razie do drugiego Krzysztofa i zaraz po Krzysztofie, jak ta rozmowa mi nie zajmie długo, dzwonię do kogoś z publiczności, osób, które są na żywo, nas oglądają. Nie jest zajęte. Aby uzyskać połączenie, pozostań na linii. The number you are trying to reach is busy. Your call is waiting. Numer aktualnie jest zajęty. No, aby uzyskać połączenie, stracił Krzysztof swoją szansę. A ja spróbuję znaleźć numer tutaj naszych internautów.
Ostatni numer na YouTubie. Dobra, Marcel Włodarczyk. Zaraz wywołamy. Halo? Cześć Marcel. Cześć, cześć. Daniel Siwiec z tej strony. Tak? Cześć. Widziałem, że jesteś na, oglądałeś mnie właśnie na live'ie na YouTubie, znalazłem twój numer, także dzwonię. W czym ci mogę pomóc? Cieszę się, że dzwonisz, że tak powiem, zaskoczony jestem, ponieważ też zaczynam tak jak ty od początku, jestem troszkę młodszy. No mam praktycznie już dwa mieszkania na flipa. Jedne idzie pod kredyt, więc no, moje pytanie zostało rozwiane tam pytaniem wcześniej. Okay, super. Przy drugim mieszkaniu po prostu zastanawiam się, jak to ugryźć, ze względu na to, że no, mam de facto mieszkanie do kupienia. Mieszkanie jest, tylko jest taki problem, że no, gościu nie chce zapłacić podatku tego od nieruchomości, bo nie ma jeszcze go 5 lat i po prostu chce zawrzeć umowę przedwstępną i tak jakby odsprzedać mi to mieszkanie na poziomie tam listopada. No tylko, że już mam klienta na to mieszkanie. Czy po prostu miałeś taki przypadek? Okej, okay. I teraz pytanie, jaki to jest podatek? Bo to jest, bo powiedziałeś podatek od nieruchomości, ale mam wrażenie, ze doświadczenia wiem, że to bardziej chodzi o podatek dochodowy od zbycia nieruchomości. Tak, 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 ten dochodowy od zbycia nieruchomości, mhm. Tak jest. I to bardziej nie do listopada, tylko do stycznia, bo to mija mhm. nie z końcem jakby okresu 5 lat, czyli 60 miesięcy, tylko mhm. mija z końcem roku kalendarzowego następnego po tym, którego dokonało się nabycie. Także to musi być mhm. pełne 5 lat od deski do deski polecieć, żeby on był zwolniony z podatku. Mhm. I powiedz mi, co byś zrobił w takiej sytuacji po prostu, no bo, że tak powiem, mieszkanie, no mogę powiedzieć szczerze, jest bardzo tanie, wręcz, no nie spodziewałem się, że będzie aż tak tanie, no po prostu gościu potrzebuje pieniędzy, no i po prostu jak to rozegrać w takim przypadku, czy miałeś w ogóle taki przypadek, nie? No to już ci mówię, jak to zrobić, bo w tym momencie jemu mhm. wychodzi 19% podatku dochodowego od całej kwoty, pewnie tak, bo on to odziedziczył, tak, mhm. czy... Podejrzewam, albo... Znaczy on zamienił to mieszkanie jest mieszkaniem własnościowym, a zamienił to na, po prostu miał niewykupione spółdzielcze trzypokojowe, a zamienił na kawalerkę w dużej płycie, na własnościowe kupione mieszkanie. Okay. I po prostu to się tam odbyło 4,5 roku temu. Okej, okay, ale tutaj ja nie jestem do końca przekonany, czy taka transakcja zamiany jest objęta podatkiem dochodowym. Z tego względu, że jeżeli przekształcasz na przykład spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, wykupujesz to mieszkanie, tak? I albo na spółdzielcze własnościowe kiedyś, albo teraz z lokatorskiego na odrębną własność, to nie ma podatku dochodowego przy zbyciu takiej nieruchomości, bo Urząd Skarbowy twierdzi, że do nabycia tego wkładu budowlanego doszło w momencie, kiedy ktoś jakby wszedł w posiadanie tego mieszkania, tak? Czyli to jest data nabycia. Więc tutaj bym się jeszcze raz zastanowił i radziłbym Ci sprawdzić to w skarbówce, jakby dokładnie zapytać, czy taka podstawa nabycia, którą ma ten Twój sprzedający, jest podstawą, żeby jemu naliczyć podatek, bo jeśli nie jest, to jesteś w domu. Bo ja mam tutaj mam zastrzeżenia i nie jestem pewny. Nie wypowiem się, bo jakby nie widziałem dokumentów, ale prawdopodobnie może być tak, że on tego podatku nie ma. Jemu się wydaje, że ma, tak? Bo nabył to za złotówkę, a więc jakby sprawdź to, dobra? Także radzę ci. No, jakby... Dlatego wolałem też się upewnić, zadać to pytanie po prostu. Okej, okay, ale co w momencie, kiedy ma podatek? Bo często jest temat zarobizny, dziedziczenia, jakkolwiek. Mm-hmm. No w tym momencie po prostu, jeśli mimo tego, że on ma podatek, warto mu zapłacić więcej tych pieniędzy, czyli podnieść cenę nieruchomości o ten podatek. Jeśli dalej ci się opłaca, mm-hmm. to kupuj. Jeśli mamy dzisiaj luty, tak? Ostatni dzień miesiąca. Mm-hmm. Jeżeli tobie się to spina, no to kupuj, bo masz czekać do kolejnego stycznia, to po prostu zrobisz za te pieniądze, które zarobisz, inny temat. No tak, tak. Więc... Jeszcze mam jedno szybkie pytanie. Mhm. Powiedz mi, przy sprzedaży po prostu, no tam oglądam Twoje filmy, mhm. rzucasz do wielu biur, tak? Mhm. Jak to po prostu rozwiązać, że na przykład jest
przypuśćmy, dwóch klientów i każdy z innego biura, nie? I po prostu robi się taka sytuacja sprzeczna, bo i ten agent chce sprzedać to mieszkanie, i ten agent chce sprzedać to mieszkanie. No i po prostu... Nie widzę tu sprzeczności, widzę tu interes obu stron. Czyli po prostu wybierać tego agenta, który tam, powiedzmy, że mniejszą prowizję zabiera. Nie o to chodzi, bo jeżeli lepiej wybrać tego, który ma większą prowizję, a ci sprzeda za drożej. Oboje na tym zyskacie. To nie ma prowizja, no to jest jakby wtórna jest rzecz. Problem po prostu, bo to jest właśnie, rzuciłem tam temat do sprzedaży i po prostu dwóch chce sprzedać za tą samą cenę i praktycznie negocjuje po prostu, bo obydwoje chcą taką samą prowizję za finalizację tą transakcji. Po prostu mam dylemat, bo no mogę powiedzieć szczerze, obydwóch znam, tylko że no nie łączy nas jakaś tam relacja, że tak powiem, biznesowa, tylko no nie podsyłają mi tematów, tylko i wyłącznie praktycznie sprzedaż tego mieszkania. Okej, to powiem ci, kogo wybrać. Ja mam dwa kryteria. Po pierwsze, z którym jest perspektywa, że ta relacja będzie trwała i tutaj będzie ci pomagał w przyszłości, coś znajdywał, sprzedawał, prawda? Jedna rzecz. A drugi kryterium, a powinno być może pierwszym być, kim jest klient, którego ma każdy z tych agentów. Czy ten klient jest konkretny? Bo może się okazać tak, że wybierasz innego agenta, a ten klient cię, można powiedzieć, wystawi. I tamten już odejdzie, już sobie znajdzie co innego, a ty się straciłeś tylko czas. Więc upewnij się, rozmawiając z tym agentem, jakiej jakości jest ten klient. Czy ma pieniądze, jak długo szuka, jak jest zdeterminowany, żeby kupić nieruchomość. Bo jak on jest konkretny, no to wybierz tego konkretnego. A nie takiego turystę, który powiedział, kupię, ale nie wiem kiedy. No dobrze, no to dziękuję ci bardzo za udzielenie informacji. Okej, dobra. Myślę, że spotkamy się na jednym z twoich szkoleń. Koczuję w tym momencie na jakieś szkolenie, że tak powiem, bo troszkę młody jeszcze jestem, ale myślę po twojej książce i po twoich wszystkich filmach, że jesteś w stanie dużo pomóc. Jasne, jestem w stanie pomóc, no bo ja już mam sprawdzone metody na to i już nie trzeba wyważyć pewnych drzwi jeszcze raz. Także zapraszam cię i trzymaj się, także dzięki wielkie. Jasne, dzięki na razie, za telefon. Hej. No, okay. Hej. Okej. Okay. Dobra, i słuchajcie, to już będzie ostatni telefon na mojej liście. Już nie będę wybierał jakby osób tutaj z komentarzy, bo już jakby nie wyrobię się, ale myślę, że uda mi się zadzwonić jeszcze do Waldemara Barańskiego. Okej. Okay. Widzę, że jesteście, także super. Skoro jest was tutaj tyle, to myślę, że podoba wam się to, co robię tutaj i ma to dla was jakąś wartość. Także pamiętajcie, udostępniajcie to wideo, jeśli chcecie dzielić się wiedzą z innymi. Halo? Halo, cześć, Waldek. Daniel Siwiec z tej strony. Cześć Danielu, witam cię. Poznaliśmy się na maratonie u Wojtka i nie było czasu tam dłużej porozmawiać. Wiesz, mam taki jeden temat do wyjaśnienia, wiesz? Okej, dawaj. Szukam okazji. Ja zajmuję się znalezieniem okazji i realizuję remont. Mam inwestora, który wykłada na to pieniążki. I mam dwa warianty na to, jak to zrealizować. Pierwszy to taki, czyli po prostu inwestor jakby kupuje to mieszkanie, ja robię remont i później to sprzedajemy i dzielimy się zyskiem. W tym wypadku, jak proponujesz się podzielić procentowo? No właśnie, i tutaj powiem ci tak, jakby opcji jest wiele. W zależności od tego, na ile jesteś doświadczony i na ile masz pozycję negocjacyjną u tego inwestora i na ile on ma apetyt na zysk. Bo może być tak, że on ma apetyt na duży zysk i jakby ci nie ufa, nie masz innej alternatywy, no to w tym momencie ważne jest to, żeby zrobić w ogóle deal, a nie żeby się na nim dorobić, tak? Czyli jakby doświadczenie się liczy bardziej niż sama kasa z tego dealu. Ale w momencie, w którym masz jakieś portfolio, zrobiłeś tych deali dużo, no w tym momencie masz pozycję negocjacyjną, bo możesz wziąć tego albo tamtego. Także może to być po połowie, może to być 60 do 40, w zależności dla każdej ze stron. Wszystko zależy od tego, ile on jakby oczekuje stopy zwrotu w skali roku. Może tak. Rozumiem. No, Nie musisz się dogadywać, że nie wiem, to jest 50%. Możesz się dogadać, że to będzie na przykład 40%, ale nie mniej niż na przykład ileś procent w skali roku, tak? Od pieniędzy, które zamroził. Więc to dokładnie może być taka hybryda, to nie musi być takie rozwiązanie pojedyncze.
Okej, okay. Właśnie miałem takie drugie rozwiązanie, które by było dla mnie pod względem flipera trochę lepsze, ale nie wiem w ogóle, czy to jest realne. Wiesz, czy coś takiego się robi. Że na przykład inwestor wykłada, dajmy na to 200 tysięcy i jest to w skali roku, że ja po roku czasu mu oddaję plus jakby 10%. Nie? I ja w ciągu tego roku sobie za te pieniążki robię 3 flipy i dla mnie to jest dużo lepsze, nie? Ale nie wiem w ogóle, czy tak się robi, nie? No robi się, tylko pamiętaj, że jakby ktoś dał ci pieniądze, musi też ci ufać na tyle, żeby wiedział, że oddaje je w dobre ręce. Także pamiętaj, że albo go dobrze zabezpieczysz, albo musi też ci ufać. Także to są takie dwie rzeczy, które, ale to jest do zrobienia. Jasne, jasne. A jak w takim wypadku najlepiej się zabezpieczać? Wykrywem in blanco, czy w jaki sposób? Zależy, bo jeśli mówisz o inwestorze, tak? Że jeśli ma zabezpieczyć. Tak. Żeby zabezpieczyć jego interesy, żeby on po prostu mi ufał, żeby to było, nie wiem, wpisane w odpowiednią umową albo. Nie wiem. Powiem ci tak, najlepsze zabezpieczenie to jest zabezpieczenie twarde, tak zwane, czyli może być, czyli na przykład hipoteka na twojej nieruchomości, którą masz, tak, innej, w której mieszkasz, to jest naj, albo przewłaszczenie wręcz, tak, ale jeżeli mówisz o wekslu, to bardziej bym tutaj, on ma sens, ale jeżeli ktoś jest majętny, czyli na przykład jeżeli ktoś wie, że ma jakąś nieruchomość i tak dalej, na przykład rodzinne jakieś posiadłości, ale które są nie bardzo, nie chce ich zbywać, nie chce ich zabezpieczać, to ma sens, prawda? Jeżeli ktoś jest jakby wypłacalny. Ale jeżeli się mało znacie i nie pokażesz mu, że masz jakiś majątek, no to ten weksel może być tak na dobrą sprawę nieegzekwowalny później. Także pamiętaj, że weksel to jest jakby dobre zabezpieczenie, ale nie takie no, 100%. No, najlepszym jest przewłaszczenie nieruchomości za ułamek wartości, tak? Z punktu widzenia inwestora, ale to też umówmy się, że jeżeli masz pewną relację z kimś z rodziny, tak? Na przykład, czy z kimś, kto ci wierzy, no to nie musi to być jakieś od razu hipoteki czy przewłaszczenia. To może być weksel, to może być poddanie się rygorowi egzekucji z aktu notarialnego. To może być różnie. Okej, w porządku. Okej. No to chyba tyle. Dobra, to dzięki, no, dzięki w takim razie, Waldek. Dzięki Ci bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Także, trzymaj się, hej. Tak. Okej, okay. Super. Także to był nasz ostatni gość. Cieszę się, że już jest na YouTubie i na Facebooku jednocześnie ponad 500 osób. Także dziękuję Wam bardzo, że tu byliście. Jeśli macie jakiś pomysł na kolejny temat takiego live'a, takiego telefon show, dawajcie znać. Jeśli chcecie, żebym Wam odpowiedział na pytania, też piszcie do mnie, czy piszcie w komentarzach pod tym wideo. Ja je później wszystkie przejrzę. Także dawajcie znać. No i dzięki jeszcze raz, że tu byliście. I czas chyba kończyć to. Także dzięki wielkie i trzymajcie się. Na razie.